Państwu. Mówi do Państwa w dniu 12 grudnia 2023 roku Teresa Garland, prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny. Celem komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji w Polsce. Mam dzisiaj przesłanie do pana Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jest to wezwanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli, pana Mariana Banasia, do skontrolowania wszystkich psychiatryków w Polsce. Szanowny panie prezesie, w związku z bezzasadnym przetrzymywaniem w szpitalach psychiatrycznych w Polsce osób zdrowych wbrew ich woli, tylko za to, że są niepoprawni politycznie, wzywam do pilnego przeprowadzenia drobiazgowej kontroli we wszystkich szpitalach psychiatrycznych w Polsce. Pod względem celowości i zgodności z prawem wykorzystywania przekazywanych wszystkim szpitalom psychiatrycznym i klinikom środków publicznych. Mam poważne przypuszczenia o możliwym istnieniu na terytorium Polski ukrytych obozów koncentracyjnych w szpitalach psychiatrycznych, finansowanych ze środków publicznych. Sprawa ta wymaga natychmiastowego wybadania przez instytucję państwową, bo obywatele nie są w stanie takiej kontroli przeprowadzić, by uzyskać twarde dowody. Pamiętamy o więzieniach CIA w Kiejkutach na terytorium Polski, gdzie więzieni byli między innymi obcokrajowcy, a potem Polska musiała płacić im odszkodowania. Więzionym aktualnie w szpitalach psychiatrycznych, aktywistom polskiej opozycji politycznej, z pewnością nikt odszkodowań nie wypłaci, gdyż najprawdopodobniej, jeśli ratunek nie nadejdzie, to te osoby zostaną w psychiatrykach wykończone, spopielone i ślad po nich zaginie. Przypominam, że instytucje państwa polskiego są po to, żeby bronić obywateli polskich i ich chronić, między innymi przed przemocą ze strony państwa, żeby nie dochodziło na terytorium Polski nigdy więcej do łamania praw człowieka, przetrzymywania ludzi latami w psychiatrykach za poglądy polityczne i żeby nigdy więcej nie dochodziło w Polsce do zbrodni ludobójstwa ani do zbrodni przeciwko ludzkości. Aktualnie niewiadoma liczba osób zdrowych i wbrew ich woli jest przetrzymywana w psychiatrykach. Jest to nie tylko łamanie praw człowieka, naruszanie godności osoby ludzkiej, ale i zbyteczne i bezzasadne obciążenie dla budżetu państwa polskiego. Na przykład od bardzo długiego czasu siedzi w psychiatryku w Radomiu wbrew jego woli, faszerowany psychotropami, zdrowy, spokojny, młody człowiek, pan Artur Puszkarski. Z tego, co słyszałam, siedzi też w psychiatryku wbrew jego woli pan Daniel Kublik. Był też przetrzymywany w psychiatryku wbrew jego woli pan Marek Majcher.
próbowali również wsadzić do psychiatryka zdrowego doktora Zbigniewa Kękusia z Krakowa. To, co łączy wszystkich tych ludzi, to jest domaganie się od instytucji państwa polskiego sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka w Polsce oraz respektowania godności osoby ludzkiej. Za to właśnie ci ludzie, ale i wielu, wielu innych są przetrzymywani w psychiatrykach. Zamiast uznawania, respektowania i realizacji wszystkich przynależnych Polakom praw, to służby, urzędnicy, sędziowie i prokuratorowie wysyłają takich ludzi na wykańczalnię do psychiatryków. Jest to zbrodnia przeciwko ludzkości, finansowana przez państwo polskie, dokonywana na Polakach podstępnie i z ukrycia oraz w ukryciu nieustannie od czasu II wojny światowej. Do teraz mamy rok 2023. Czy nie nadszedł wreszcie czas ujawnienia prawdy o psychiatrykach i liczby tam zniszczonych zdrowotnie, psychicznie i pomordowanych Polaków? Wygląda bowiem na to, że w tak zwanej polskiej wolnej i demokratycznej rzeczywistości psychiatryki służą do niszczenia polskich elit politycznych, do niszczenia w zarodku przede wszystkim polskiej patriotycznej opozycji politycznej. Z ludzi najbardziej światłych i inteligentnych, domagających się swoich praw i naszych praw, robi się wariatów. Czy przetrzymywanie ludzi wbrew ich woli w psychiatrykach, często aktywistów politycznych, jest celem działania psychiatryków? Czy to jest zgodne z zasadami wydawania publicznych pieniędzy podatnika polskiego? To są kwestie, które Najwyższa Izba Kontroli powinna pilnie wybadać. Szpitalom psychiatrycznym i klinikom nierespektującym praw człowieka, godności osoby ludzkiej i przetrzymującym ludzi wbrew ich woli powinny zostać natychmiast odcięte środki finansowania i jednostki te powinny zostać natychmiast rozwiązane. Przetrzymywanie ludzi w psychiatrykach wbrew ich woli na pewno tym ludziom nie pomaga zdrowotnie, co stwierdzili już prawnicy i lekarze włoscy, ani nie jest zgodne z prawami człowieka, ani nie ma nic wspólnego z ochroną ludzkiej godności. Jest to barbarzyństwo, poziom zezwierzęcenia i całkowity upadek moralny funkcjonariuszy instytucji państwa polskiego i lekarzy, którzy dopuszczają do sytuacji, w których latami przetrzymuje się w psychiatrykach zdrowych, spokojnych, niewinnych ludzi. Jest to zbrodnia, którą ktoś w końcu musi wybadać, ujawnić i osądzić. Bardzo możliwe, że ci ludzie są poddawani eksperymentom medycznym. Ja nie mam wątpliwości, że tu jest potrzebna Norymberga. Mam nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli jako organ nadrzędny wykaże błędy i niedociągnięcia
w kwestii celowości przetrzymywania ludzi wbrew ich woli na koszt państwa w psychiatrykach, narażając tym samym budżet państwa na straty, a ludzi na utratę zdrowia i życia. Załączam. Załącznik numer 1. Pismo, jakie zostało skierowane przeze mnie w 2021 roku do kilkudziesięciu, a prawdopodobnie wszystkich szpitali psychiatrycznych i klinik w całej Polsce. Zadałam im kilka pytań. Na żądane pytania odpowiedziały zaledwie 3 psychiatryki, 3 szpitale. Reszta odmówiła odpowiedzi. Zatem wygląda na to, że boją się prawdy, bo mają coś do ukrycia. I to należy wybadać. Załącznik numer 2. Pisma 16 sztuk, jakie wystosowałam do wszystkich sejmików w 2022 roku, pisałam do nich, zadając im pytania, a jednocześnie wyniosłam o to, aby radni sejmików przeprowadzili wizje lokalne we wszystkich szpitalach psychiatrycznych i klinikach w ich województwach, żeby sprawdzić, czy nie znajdują się tam osoby wbrew ich woli, trzymane zniewolone i faszerowane psychotropami na zlecenie służb, sądów i prokuratur. Niestety sejmiki odmówiły przeprowadzenia takiej kontroli. Dlatego zwracam się do Najwyższej Izby Kontroli. Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku. Teresa Garland. Odczytam w tej chwili wniosek, jaki został przeze mnie wysłany do psychiatryków w 2021 roku o udostępnienie informacji publicznej. Tylko w 3 przypadkach informacja ta została udzielona, reszta odmówiła. Szanowni Państwo, to jest pismo DP0033-2021, 28 października. Szanowni Państwo, działając na mocy praw suwerena, artykuł 4 Konstytucji, jako prezydent elektorski Rzeczypospolitej Polskiej oraz jako kierująca od kilku lat Społecznym Komitetem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, którego celem jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania na terenie Polski naturalnych praw człowieka, konstytucji i demokracji, w związku z dochodzącymi do mnie informacjami o masowym zamykaniu szpitalach psychiatrycznych zdrowych ludzi, polskich patriotów politycznych oraz aktywistów działających w obronie praw człowieka, zwracam się do Państwa o przedstawienie mi w trybie pilnym raportu, odpowiadając na poniżej zawarte pytania na temat przetrzymywanych w Waszej jednostce osób oraz udostępnienie ogólnych danych liczbowych dotyczących obsługującego Waszą jednostkę personelu według stażu. Proszę o wypełnienie poniższego raportu i przesłanie mi go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego, Społeczny Komitet Konstytucyjny, skrytka pocztowa 88, ulica Żwirki i Wigury 13A, 32050 Skawina. Proszę o odpowiedź na następujące poniżej pytania, podając liczby. Pytanie numer 1. Ilu pacjentów znajduje się obecnie w Państwa jednostce? Pytanie drugie. Ilu pacjentów znajdujących się pod Państwa opieką zostało do Was skierowanych w wyniku nakazów prokuratorskich i sądowych? 3. Ilu pacjentów ogółem zostało u Was przebadanych psychiatrycznie w latach od roku 2010 do 2021? Poprosiłam, aby w każdym roku mi napisali, ile zostało ich przebadanych.
Pytanie numer 4. Ilu pacjentów skierowanych do Was przez prokuratorów i sędziów zostało u Was przebadanych psychiatrycznie w latach? I tak samo zażądałam, aby mi przedstawiono w każdym roku liczbę osób, które zostały przebadane na wniosek prokuratorów i sędziów. Pytanie numer 5. Ile osób, pracowników ogółem, wszystkich szczebli i na podstawie wszystkich umów, w tym umów o działalności gospodarczej, pracuje w Waszej jednostce według stażu? Więcej niż 30 lat, od 20 do 30 lat, od 10 do 20 lat i od 1 do 10 lat. Powyższy wniosek jest domeną publiczną. I to oczywiście zostało wysłane. Niestety, tak jak powiedziałam, odpowiedzi rzetelnych od wszystkich psychiatrów, psychiatrycznych jednostek nie otrzymałam. W 2022 roku wystosowałam pismo, które było wysłane odrębnie do każdego marszałka województwa, do wszystkich województw, czyli było 16 listów poleconych za potwierdzeniem odbioru Pocztą Polską. Dotarło to do każdego z marszałków, do każdego województwa. Niestety odpowiedzi, które otrzymałam, były bardzo ogólne, ale ogólnie chodziło mi o to, aby oni zrobili wizję lokalną w celu zweryfikowania i wypytania tych osób, które są w psychiatryku, które są tam wbrew ich woli, na zlecenie prokuratorów, sądów, sędziów i służb. I proszę Państwa, tego mi radni odmówili. Zatem ja pytam, kto ma się ująć za tymi osobami, które siedzą od lat zniewolone niesłusznie, na podstawie zarządzeń prokuratorów, czy też wyroków sądowych, albo wsadzane na siłę, na chama przez służby, albo przez lekarzy, psychiatrów tam do szpitali psychiatrycznych? Kto, proszę Państwa, ma się ująć za tymi ludźmi? Bo jeżeli nie potrafią się ująć i nie chcą się ująć ci, którzy kontrolują to, czyli nadzorują, no to kto to ma zrobić? Dlatego uważam, że Najwyższa Izba Kontroli jest tym organem, która powinna rozeznać pod względem celowości, kto po prostu, które szpitale i kliniki przechowują ludzi na zlecenie służb, sądów i prokuratur, ale to są osoby zdrowe lub osoby, które nie chcą tam siedzieć. Odczytam Państwu teraz ten wniosek. To był wniosek wysłany 22 listopada 2022 roku. Wniosek o informację publiczną, był to wniosek wysłany do wszystkich marszałków województw. Wniosek o informację publiczną w sprawie reformy psychiatryków i faktycznego stanu funkcjonowania psychiatryków w województwie. I tutaj wymieniałam w każdym województwie, czyli wymieniałam każde województwo oddzielnie w oddzielnym liście. Szanowny Panie Marszałku, na podstawie prawa do informacji publicznej oraz na podstawie artykułu 63 Konstytucji w interesie publicznym wnioskuję o punkt 1. Udzielenie informacji na temat postępów reformowania psychiatryków w Waszym województwie i punkt 2. Przeprowadzenie wizji lokalnej osobiście przez delegację radnych sejmików we wszystkich psychiatrykach na terenie województwa waszego w celu rozeznania i dojścia do prawdy, jaki jest stan faktyczny funkcjonowania szpitali, ośrodków psychiatrycznych, a następnie udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na zadane w tym liście na końcu pytania. I teraz uzasadnienie co do punktu 1. Według posiadanych przede mnie informacji około 10 lat temu samorządy otrzymały zadanie zreformowania wszystkich psychiatryków w każdym województwie. Z tego co mi wiadomo, to celem głównym było podobno wyeliminowanie działania psychiatryków jako psychuszek, gdzie podobno jeszcze do dzisiaj zamyka się opozycję polityczną, funkcjonujących w Polsce od II wojny światowej. Do teraz to był mój znak zapytania. Chodziło zatem o ucywilizowanie polskiej psychiatrii i podniesienie jej do standardów obywatelskiego, demokratycznego państwa prawa. Z takim problemem spotkały się również Włochy i na początku lat 80. we Włoszech przeprowadzono pod wpływem wzburzonej opinii publicznej podobną reformę. We Włoszech szpitale psychiatryczne jako takie zostały zlikwidowane. Ludzie z nich zostali wypuszczeni do domów i zaczęli
korzystać z pomocy ambulatoryjnego leczenia, a przypadki najcięższe zostały skierowane do utworzonych specjalnie oddziałów psychiatrycznych przy normalnych szpitalach. Włosi stwierdzili wówczas, że nie godzi się trzymać ludzi w zamknięciu, skoro im to nie pomaga. Ponadto izolacja osób chorych jest dyskryminacją i nie pozwala na zagwarantowanie godności osoby ludzkiej i praw podstawowych człowieka, w tym prawa do przyrodzonej wolności zagwarantowanych każdemu Polakowi w artykule 30 Konstytucji. Zatem proszę o informację, na jakim etapie są postępy w reformowaniu psychiatryków w waszym województwie. Kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli zrobiła raport w tej sprawie i wynikałoby z niego, że w Polsce nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Polska staje się państwem coraz bardziej nowoczesnym, bardziej demokratycznym i wolnym. Tak się nam mówi. Zatem postęp cywilizacyjny powinien trafić również do tych najbardziej nieucywilizowanych miejsc w opinii obiegowej, jakimi są, sądząc po opiniach ludzi, psychiatryki. I teraz tutaj jest jeszcze drugi punkt odnośnie właśnie tutaj, proszę o tą wizję lokalną i o te pytania. Coraz bardziej świadoma opinia publiczna i społeczeństwo obywatelskie naszego demokratycznego kraju ma prawo do poznania prawdy na temat stanu faktycznego funkcjonowania psychiatryków w Polsce. Dlatego uprzejmie proszę po dokonaniu wizji lokalnej o odpowiedź na zadane w tym liście pytania, gdyż krążą różne, niepotwierdzone, niepokojące i mrożące krew w żyłach pogłoski, których zwykły obywatel nie jest w stanie sprawdzić ani zweryfikować, bo psychiatryki nie chcą udzielać informacji. Mnie w zeszłym 2021 roku na moje zapytania do kilkudziesięciu psychiatryków odpowiedziało zaledwie 3. Inne odmówiły. Zwykły obywatel nie ma prawa wejść do psychiatryka na kontrolę. W takiej sytuacji szpitale psychiatryczne, nazywane przez ludzi nawet polskimi obozami koncentracyjnymi, mają prawo być uznawane przez ludzi za zagrożenie dla ich zdrowia, życia, wolności osobistej, dla ich własności oraz jako zagrożenie dla demokracji, szczególnie jeśli psychiatryki są wykorzystywane przez służby, w tym obcych państw, pytanie, do niszczenia polskiej opozycji politycznej czy konkurencji gospodarczej w Polsce. Krążą również pogłoski o uznawaniu przez psychiatrów ludzi zdrowych za chorych psychicznie, ubezwłasnowalnianiu ich i przejmowaniu ich własności i majątków. W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na poniższe pytanie. I tutaj zadałam, proszę Państwa, 5 pytań. Pytanie pierwsze. Czy prawdą jest, że psychiatryki w Polsce są sterowane i kontrolowane z zagranicy, z południa Włoch lub z innych stron świata przez służby obcych państw? CIA, Mossad, GRU, MI6, inne? Pytanie numer 2. Czy prawdą jest, że w polskich psychiatrykach są przetrzymywani wbrew ich woli obywatele obcych państw, podobnie jak miało to miejsce w Kiejkutach w związku z przetrzymywaniem tam bezprawnie, ale na zlecenie CIA obywateli obcych państw? Pytanie trzecie. Czy prawdą jest, że w szpitalach psychiatrycznych przebywają obywatele polscy wbrew ich woli, jako ofiary instytucji państwowych, typu sądy, prokuratury, służby, inne? W tej kwestii radni wizytujący psychiatryki muszą na wyrywki pytać pacjentów, czy są tutaj wbrew ich woli. Jeśli tak, to niech zrelacjonują ustnie i pisemnie, dlaczego tam są, i te kwestionariusze radni powinni zabrać ze sobą jako dowody. Pytanie numer 4. Czy prawdą jest, że polskie szpitale psychiatryczne są zarządzane i nadzorowane przez wojsko pod władzą obcych, NATO, USA, Izrael? Piąte pytanie. Czy prawdą jest, że w polskich szpitalach psychiatrycznych od lat
Dokonywane są na pacjentach eksperymenty medyczne, w tym wojskowe technologie, szczególnie zlecane przez obce ośrodki z zagranicy? Odpowiedź zwrotną proszę przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. I to jest Teresa Gardant, Tymczasowa Rada Stanu, Łukasz Wilki, Wigury 13A, Skrytka Poszowa 88-32050 z Kabina. Uprzejmie proszę również o zamieszczenie tego pisma w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przesłanie mi link do zamieszczonej informacji na adres Teresa Gardant, prezydent małpainteria.pl. Odpowiedź również proszę zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej i przesłać linka na adres. Szanowni Państwo, niestety te moje zapytania pozostały zapytaniami na puszczy. Jak powiedziałam, otrzymałam bardzo oględne odpowiedzi, ogólne. Nie dostałam konkretnych odpowiedzi od marszałków województw za konkretne zapytania. Zatem tutaj, proszę Państwa, mamy do czynienia, ja bym powiedziała, wręcz z obozami koncentracyjnymi na terytorium Polski. Obozami, do których nie ma wstępu nikt, w których może być każdy niewinny człowiek bez żadnej podstawy, po prostu wsadzony i trzymany przez lata. Czy my Polacy, wolny naród polski, chcemy nadal takiej własności? Przepraszam, czy my chcemy dalej takiej polityki i takiej sytuacji? I teraz, proszę Państwa, zwracam się właśnie tutaj do pana prezesa NIK-u, Mariana Banasia, że czas z tym skończyć. Jeżeli pieniądze publiczne są wydawane na zniewalanie własnych obywateli, to co to jest? To nie mówmy, że my żyjemy w państwie prawa i w demokracji. To mówmy, że my żyjemy w dyktaturze i w totalitaryzmie. I niech to politycy mówią, a nie nam po prostu mydlą oczy, że żyjemy w państwie demokratycznym, w państwie prawa, gdzie każdy, byle jaki prokurator czy sędzia, może wsadzić takiego człowieka niewinnego do więzienia czy do psychiatryka, a psychiatrzy, którzy są po prostu im posłuszni, wydadzą po prostu wyrok, że orzeczenie, że opinię, że taki człowiek jest nienormalny, należy mu wszystko zabrać i w ten sposób, proszę Państwa, odbiera się ludziom własność. Więc tutaj, proszę Państwa, to są kwestie podstawowe i ja nie rozumiem, dlaczego te kwestie nie zostały jeszcze do tej pory rozwiązane. Proszę Państwa, ta władza, która jest aktualnie, ja jej nie wierzę, dopóki nie zobaczę dowodów, że oni działają dla nas. Widzieliśmy już przykład, w jaki sposób podstępny, bezwzględny i okrutny chcieli, proszę Państwa, tutaj tę ustawę wiatrakową wprowadzić. I teraz, proszę Państwa, słyszałam pogłoski, że chcą wprowadzić takie podobno prawo, chcą od razu przegłosować, nie wiem kiedy, podobno, że ci, którzy już te, po prostu te firmy windykacyjne, komornicze, które przejęły po prostu te ziemie od tych zbankrutowanych rolników, będą mogły sprzedawać je, proszę Państwa, podmiotom zagranicznym i na dodatek te podmioty zagraniczne, proszę Państwa, będą miały zupełnie inne prawa niż tutaj my mamy. Czyli co? Państwo w państwie de facto. Inna jurysdykcja. Więc jeżeli, proszę Państwa, te władze, które dzisiaj rozpoczęły, czyli 12, dzisiaj się tam już kończą, ukonstytuowanie swoje kończą, no jeżeli ta władza ma takie priorytety, zamiast zacząć od realizacji praw człowieka, bo od tego trzeba zacząć, fundamentem demokracji, pokoju, bezpieczeństwa i spokoju publicznego jest zagwarantowanie realizacji praw obywateli, praw człowieka przede wszystkim, godności, wolności i wtedy możemy mówić, że my rzeczywiście chcemy budować państwo prawa, demokracji i przywracać ludziom ich po prostu to, co im się należy. Ale ja nie widzę, żeby ktokolwiek z tych polityków, którzy teraz są u władzy, żeby cokolwiek w tej kwestii, proszę Państwa, zrobili. Nie widzę tego i obawiam się, że tym sposobem, jak już te obce podmioty zagraniczne przejmą na własność ziemię polską, a już teraz podobno są wysyłane reklamy różnych firm, które chcą skupywać od ludzi działki, ziemi. Okazuje się, że podobno skupują to dla holdingu amerykańskiego, który ma swoją odnogę w Polsce, jakiś holding ziemi. I tym sposobem, proszę Państwa, wywłaszcza się Polaków.
Dziękuję za uwagę. Mówiła Teresa Gadlan, prezydent dyrektorski Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 grudnia 2023 roku. Mam tylko nadzieję, że jutrzejsza data 13, w której ma być zaprzysiężony Tusk, nie okaże się właśnie takim kolejnym wprowadzeniem stanu wojennego. Czyli pozbawienia nas nie tylko praw już teraz, ale i własności i państwa.